O, to znowu wy. Siemano! Witamy znowu! No, w ten piękny, majowy, słoneczny dzień. Na dworze jest jakieś 20 stopni, nie wiem. Już nie mogliśmy się doczekać takiej pogody jak dziś, żeby odwiedzić kolejne piękne miejsce. I udajemy się. Tu. Tu się udajemy. Tutaj. Także widzimy się chyba na miejscu. O. No i jesteśmy. Siema. No i dojechaliśmy do biosfery w Jaworznie. Możecie zobaczyć wielką, kręcącą się ziemię. Chyba ziemię. W sumie to nie wygląda jak ziemia, jeśli patrzeć na ląd, który na niej jest. Cóż to takiego? Obudowa chodnikowa drewniana wykonana przez pracowników Tauron Wydobycie. Okej. A tu są jakieś takie odprowadzające wodę kanalizacje z XIX wieku czy coś. Z notatnika Agricoli, czyli u źródeł górnictwa kruszowcego. Co? Wróć. Płuczka polska do wzbogacania rudy. XVI wiek. Rekonstrukcja. No właśnie, mówiłem, że to coś z XVI wieku, nie? Tu se płynęła woda, tutaj se zbierała się woda, pewnie to co ciężkie opadało na dno i tu leciała dalej woda, se sama woda. Ciężka, kamienie, upalny dzień, słońce, ludzie, skały, kwitnące drzewa. O, i tu się zaczynają jakieś place zabaw. Generalnie bardzo dużo miejsca do spacerowania. I tutaj obok placu zabaw mamy eleganckie miejsce do zrobienia sobie grilla. Dużo miejsca, dużo siedzeń. Nie wiem, czy trzeba, raczej nie trzeba nic płacić tutaj za wstęp, bo no jest to miejsce tutaj publiczne. Dinozaury? O. To jest ten park jest z dinozaurami. Może jakieś znajdziemy. Mhm. Dużo życia, dużo rzeczy. To może być ciekawe. Podążamy dalej. Jaszczurka? Uciekła. Ciekawe, czy by było coś na nagraniu. To była taka mała jaszczurka. Ale fajnie. Idziemy dalej. I koło placu zabaw skręciliśmy na górę wejściem. Cóż to takiego? Użytek ekologiczny, uroczysko Sadowa Góra. Okej, okay, ale czy my tutaj możemy wejść? No chyba tak. Idziemy szukać owiec. A gdzie są owce? Miały tu być owce. No i co? Weszliśmy tutaj na górę. Niestety. Nie ma owiec! Nie ma ani pół owcy! Halo, gdzie się podziały owce? Pewnie jeszcze jest za wcześnie. Albo już jest za późno, może owce przyszły tu rano. Albo jest zbyt czas na porę roku i owce jeszcze se mieszkają w tym. Mieszkają se u siebie w owczarni czy gdzieś. Nie mam pojęcia. Definicja polany. No bardziej polanowej polany to nie widziałem na żadnej polanie. I nie ma owiec właśnie. A miało być owce. Także wracamy do was na końcu tej ścieżki. No i co? Jesteśmy na końcu ścieżki, tylko że ta ścieżka tak nie do końca ma koniec. Pierwsza owca! A dokładnie baran, jaką dzisiaj zobaczyłem. Hehe. Mieliśmy trzy ścieżki. W prawo. W środek. Albo lewo, jako że jesteśmy neutralni. Którą wybierzemy? Oczywiście.
prosto. Dokładnie, jako że jesteśmy neutralni, wybraliśmy drogę prosto. Coś tak mam wrażenie, że ten gimbal nie jest najlepszy do robienia sobie selfie. No ale od czego jest druga kamera? Dokładnie. Halo, druga kamera tutaj jest. Siema. A już pokazałem. A tu ukazała się polana. Kolejna. O, to jest świetne miejsce, żeby porzucać fryzby. Czy co? Nie mam. Kilka przestrzeń. Bardzo dużo miejsca. I bąk. Nie wiem, czy uda nam się wam to pokazać, ale stąd widać zaśnieżone szczyty górskie. Przepraszam za jakość, ale niestety nie dysponujemy niczym lepszym. Idziemy zatem tędy. Refleksy, nic nie widać. Mam jaszczurkę. One tu mają swoje dziury. Uciekła do środka. Może spotkamy jeszcze inne. No, mówiliśmy o tym, że są tutaj smoki level 1. I można tutaj ekspić. Dobra, to idziemy dalej. Tam był taki fajny most. Tam, i... tam jest. Tam? Czy gdzie tam? Tam. Tam, dokładnie widać tam. Go. O, widać go. Drzew. I chcemy się na niego dostać, tylko że... tu się nie dostaniemy. Tam jest jakaś zwykła droga, a tu wszędzie jest las. Przejdziemy naokoło tą drogą i zobaczymy, czy jest na wejście z drugiej strony. Dokładnie, także... tam jest jakaś scena, tu jest jakieś coś, a tu jest skarpa, do której nie wolno podchodzić. No i teraz idziemy tam na dół, dokładnie tam, bo byliśmy tam na samym początku, ale trochę zabłądziliśmy. Jest se wodospad. Lody, to lody, idziemy na lody. O, tym lody. Ale gitara. Najpierw... Skały osadowe powstają z osadu. Logiczne. A tu są magmowe. Skały magmowe. O, skały magmowe formują się z płynnej magmy w procesie jej stygnięcia i krzepnięcia. Logiczne. A tu sobie możecie pooglądać. O, kolorki, najęzorki. Skały metamorficzne. Czym są skały? Ej, ale to jest fajno. To jest taka... Kozak skała. Kozak skała. To jest kozacka. Chcieliśmy iść tam, ale jak widać, przejścia brak. Mogę wam pokazać, co tam jest za płotu. Tam chyba jest jakieś takie... Nie wiem, co tam jest. Wygląda to jakby coś gastronomicznego, jakieś stoły, krzesła czy coś. No widocznie, przez... sami wiecie co, jeszcze jest to zamknięte, nie można tam wchodzić. Zobaczymy też, że z drugiej strony, jak obejdziemy tą tężnię solankową. Także wracamy. Jest nawet darmowe Wi-Fi.
Stonehenge. Lody z tej budki są świetne. Ze względu na ogrom informacji wrzucamy Wam tylko szybkie przebitki. Jeśli chcecie przeczytać całość, polecamy zatrzymać teraz film. I za ścieżką historii naszej planety przechodzimy do ogrodu, w którym jest wiele różnych roślinek, na przykład takich jak krzew rodzicielstwa zastępczego. Niestety ze względu na to, że mamy początek maja i dopiero zaczyna robić się ciepło, fajnie, wszystko zaczyna kwitnąć, większości roślinek nie będzie nam dane jeszcze zobaczyć. Jest coś nie zakwitł jeszcze. I tak jak mówiłem, jeszcze nie zakwitł. Nie dotykać, może parzyć. Na szczęście jeszcze nie wrosło. Reksio. Siema. A tam drugi. Ciekawe, czy kiedyś tutaj takie żyły. Chyba tam. I pytanie, czy to są modele 1:1? Bo jeśli tak, może przeczytaj. To były to takie przerośnięte psy. Nie pisze co tu. A nie pisze. I kolejne dinozaury. Dokładnie. Ida na plan. Ty, tu. Było tam plażę widać. Z góry. Czym ty jesteś? O, tu jest drugi. Teraz ma otwartą mordę. Siemanko. Ała. Plagiosaurus. Depresus. On jest zdesperowany. On ma tak, on ma stany depresyjne. Lol. Biedny dinozaur. To dlatego, że jest taki płaski. Nikt go nie widzi, wszyscy go depczą. Jest wyrzutkiem społeczeństwa. A tu jest jakiś pancernik. W coś. A tu widzimy kolejnych dwóch kolegów. To są lizardy. Najedzony jest już. Ile tu jest? Dużo rybek. I drewniane liczydło. Nigdy nie miałem z niego korzystać. A tu mamy domek dla pszczół i pająków. Co? I zbliżamy się do naszej gwiazdy tego odcinka. Pan Mamut Maniek. Jest tylko mamut. No. Witaj, panie mamucie. Czym jesteś ty? To jest Omanite. Nie no, to jest ślimak morski. A tu jakiś lizard kolejny. No i jesteśmy na samym końcu. Tutaj zaczynaliśmy, tutaj kończymy. Pierwotny kontynent. Dokładnie. Dowiedzieliśmy się sporo na dzisiejszej ścieżce. I zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków.
Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.